Witajcie, Rafał z tej strony. Z okazji wakacji postanowiłem nagrać tygodniowy cykl dotyczący Mini 2. Jest to dron i model, który jest wybierany przez bardzo wielu użytkowników i zwykle jest tak, że ludzie kupują go w markecie i nie za bardzo wiedzą, jak wykorzystać jego możliwości. Oczywiście są grupy, są instrukcje, są tutoriale, a ja chciałem stworzyć tygodniowy program dla użytkowników po to, żeby czuli się bardziej zaopiekowani, żeby krok po kroku mogli wejść w świat dronowania i na tym przykładzie Mini 2 właśnie wykorzystać ten potencjał, który mamy dzisiaj. Przede wszystkim, jak zobaczycie, w komplecie z Mini 2 otrzymujemy tą klamrę, tą opaskę do spinania śmigieł. W starej wersji mieliśmy jeden pasek srebrny lub dwa paski srebrne, w zależności od tego, w którą stronę się śmigła obracały. Mamy jednorodne oznakowanie i to, co widać tylko, to są takie koniuszki. W tym miejscu są oznaczenia takimi paseczkami. Kolejna sprawa, która dzieli te dwa drony, to są osłony na śmigła. Jak pamiętacie, tutaj w wersji combo w jedynce mieliśmy klatkę. Tutaj niestety w dwójce już tego nie ma, czy nie dostajemy wersji combo. W jedynce mieliśmy tutaj z tyłu tylko lampę statusu, natomiast dwójka ma oprócz lampy statusu też przycisk quick transfer, który służy nam do łączenia się z urządzeniem mobilnym, a zarazem do przesyłania szybkiego wideo i fotografii bezpośrednio na urządzenie mobilne. Druga rzecz, która jest charakterystyczna, to jest lampa statusu przednia, która jest zorientowana w tym miejscu na przodzie, można zmieniać kolory w aplikacji. Następna sprawa, która odróżnia te dwa drony, to jest na pewno akumulator w dwójce. Analogicznie wygląda to tak. Spróbujmy w takim razie załadować akumulator z jedynki do dwójki. Działa. A teraz spróbujmy załadować akumulator z dwójki do jedynki. Niestety on jest większy, bardziej pękaty. Nie wchodzi nam tutaj. Jeżeli chodzi o napięcie, 7,7 V i mamy pojemność 2250 mAh. Natomiast w starym modelu mieliśmy nominalne napięcie 7,2 V i 2400 mAh. Czyli widać, że napięcie jest większe, ma większy power ten dron. Maksymalne napięcie, jakie tutaj jesteśmy w stanie w nowym osiągnąć, to 8,8, natomiast w starym 8,4. Kolejną różnicą stanowi aparatura. Model pierwszy miał klasyczną aparaturę mavicowską, mniejszą, gdzie urządzenie mobilne było przypinane na dole. Po lewej stronie to jest aparatura z Mavica R2. Którą mamy już od maja dostępną. Druga aparatura jest to aparatura z Mini 2. Różnice pomiędzy nimi są następujące. Tutaj mamy przycisk Quick Home, jak widzimy jest dodana też pauza i tryby też są inaczej oznaczone. Tutaj mamy Cine, tutaj mamy Tripod. Jeżeli chodzi o klawisz funkcyjny i przełączanie pomiędzy zdjęciami a wideo, wygląda na to, że to jest to samo. Pozostały układ jest też ten sam. O ile ta stara była bardziej mobilna, to tutaj faktycznie zajmuje ta nowa dużo miejsca, ale jednocześnie stanowi też źródło zasilania w formie powerbanku, bo można podładować sobie urządzenie mobilne z tej aparatury. To, co odróżnia jeszcze Mini 1 od dwójki, to jest torba, którą dostajemy w wersji combo i faktycznie to fajnie wygląda. I ona bardzo przypomina torbę z era dwójki. Zobaczmy, czy jest identyczna. Mogą być delikatne, bardzo kosmetyczne różnice, ale układ jest dokładnie ten sam, jeżeli chodzi o torbę. Też mamy tutaj kieszeń. Natomiast tutaj różni się na pewno logotypem, bo reszta wygląda bardzo podobnie. To samo jest z hubem do ładowania. Jest inny, szary. Starszy model był czarny, natomiast można ładować też te stare akumulatory w nowym hubie, przynajmniej wchodzą, ale jako że mamy inne napięcia, ja bym tego nie proponował. Następna cecha, która różni te dwa drony i zaczynamy już mówić o dosyć istotnych sprawach, to jest bitrate. W jedynce mieliśmy bitrate zaledwie 40 megabitów na sekundę. Jeżeli chodzi o dwójkę, mamy 100 megabitów na sekundę. Jest to bardzo duża różnica i faktycznie tutaj, jeżeli mówimy o wideo do wykorzystania może nie profesjonalnego, ale do małych zleceń, zdecydowanie dwójka się wyróżnia. Cecha, o której nie wspomniałem wcześniej, to jest gniazdo, jeżeli chodzi o komunikację.
drona i faktycznie tutaj w nowej wersji mamy USB typu C, w wersji starej micro USB. I co ciekawe, zarówno jeden jak i drugi dron mogą być ładowane poprzez powerbank. Bardzo wygodna sprawa. Kolejną nowością jest dodatkowy quick shot, a mianowicie boomerang. W jedynce nie mieliśmy go, natomiast w dwójce już pojawia się boomerang. Czekamy na asteroid. Jeżeli chodzi o prędkości maksymalne, w trybie normalnym mieliśmy do tej pory 28,8 km na godzinę w jedynce. Wzrosła ta prędkość maksymalna do 36 km na godzinę, czyli do 10 m na sekundę. Jeżeli chodzi o tryb sportowy, z 46,8 km na godzinę do 57,7 km na godzinę. Faktycznie duże prędkości w tej chwili jest w stanie Mini 2 osiągnąć. Powoli przechodzimy do sedna sprawy, a mianowicie fotografie, i tutaj jest bardzo bogato. W porównaniu do miniaka jedynki jest mega bogato, bo tak, po pierwsze otrzymaliśmy RAW-y, możliwości strzelania zdjęć w formacie RAW. Druga rzecz to są panoramy. Mamy panoramy 3x3 albo 180 stopni lub też sferyczną. Trzy możliwości plus do tego AEB, czyli naprawdę jest duży postęp w porównaniu do tego, co mieliśmy w wersji pierwszej. Słuchajcie, kolejną nowość stanowi cyfrowy zoom. Możemy powiększyć wideo w trybie live właściwie i to jest bardzo fajna sprawa, na przykład dla transmisji. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, już wcześniej w Mavicu R2 mieliśmy taką aktualizację firmware'u i to jest bardzo fajna sprawa. Mamy dwukrotny zoom dla rozdzielczości 4K, trzykrotny dla 2.7K i czterokrotny zoom cyfrowy dla 1080, czyli dla Full HD. Trzeba pamiętać oczywiście, że to nie jest zoom optyczny, tylko cyfrowy. Ale mimo wszystko to pomaga, szczególnie jeżeli wykonujemy coś gotowego, na przykład transmisję na żywo. Patrząc na te dwa drony, jeżeli mamy je w rękach, to co jest ciekawe, to są ramiona. Jak pamiętacie, ramiona Mini jedynki to jest pięta achillesowa i bardzo często te ramiona się tutaj łamią. Natomiast to, co zrobili teraz w dwójce, one są solidniejsze. Tutaj nie ma tego wypełnienia taką miękką pianką, tylko są wypełnione twardą masą z tworzywa. To jest jedna rzecz i są sztywniejsze zdecydowanie. Słuchajcie, następna kwestia to jest porównanie kamer, możliwość zamontowania filtrów. Wygląda to bliźniaczo. Nie ma tutaj żadnych różnic praktycznie, jeżeli chodzi o mocowanie gimbala. Jest też to samo. Natomiast to, co widzę, to jest jedyna różnica w tym oznakowaniu 4K. To wszystko. Także patrząc na te różnice podstawowe 4K i ten bitrate duży, one robią bardzo dużą faktycznie różnicę. Wysoki bitrate 100 megabitów na sekundę to jest jedna rzecz. OcuSync, bardzo dobry zasięg i faktycznie rozdzielczość 4K. Czasami zdarza się w tych tańszych modelach, że mamy rozdzielczość 4K, ale bitrate jest niewielki. Wcześniej mieliśmy w modelu pierwszym 2.7K rozdzielczość, ale bitrate zaledwie 40. W tej chwili mamy 4K i bitrate 100, także ta różnica jest naprawdę dość mocna i to jest odczuwalne. I tutaj, słuchajcie, chciałbym trochę odejść od tematu takiego bezpośredniego porównania samych cech dwóch dronów, a mianowicie chciałem powiedzieć o wsparciu SDK i model numer 1, czyli Mavic Mini, ma tę wielką zaletę w stosunku do Mini 2, że jest wspierany przez SDK, a jednocześnie dzięki temu możemy korzystać z aplikacji trzecich dostawców, m.in. na przykład Litchi, gdzie mamy możliwości takie jak Follow Me, Orbit, będzie zapewne niedługo Waypoints czy AEB, tego typu sprawy. O tym trzeba też pamiętać, że są takie możliwości i właśnie na korzyść Mini 1 przemawia wsparcie SDK. Pamiętajcie o tym. Słuchajcie, siedzę przy edycji tego filmu już 4 godziny, ale jak dotrwaliście do tego momentu, to muszę Wam zrobić jakiś bonus, a mianowicie opowiem, jak było dzisiaj podczas tych prób i dlaczego dwójka jest taka mocna. A mianowicie przez 2 godziny latałem dwójką, później przesiadłem się na jedynkę dosyć wiało i słuchajcie, to było bezpośrednio po tym, jak robiłem próby w trybie sportowym w dwójce. No i też przełączyłem na tryb sportowy w jedynce. Kurczę, jak mnie poniosło razem z wiatrem. Słuchajcie, pierwsze 100 metrów i od razu
zdjąłem nogę z gazu i myślę sobie, kurde, dobra, wracamy. I ten dron przestaje w ogóle reagować na to, co robię. I druga rzecz, że straciłem sygnał. Straciłem sygnał mniej więcej na minutę i pogodziłem się z tym, że stracę też mini. Ta minuta to była chyba najdłuższa minuta dzisiaj, ale po minucie ja poszedłem w jego stronę, mniej więcej 100 metrów zdążyłem przejść. Odzyskałem sygnał i zdołałem tego drona ogarnąć, ale widzę, co to znaczy, ile osób też miało z tym właśnie problemy, ile użytkowników dramat przechodziło. I właśnie ten OcuSync i wiatr to są te dwie cechy, które chciałbym tutaj postawić na miejscu drugim i pierwszym, bo są naprawdę mega i są jednymi z najfajniejszych, jeżeli chodzi o miniacza dwójkę. To sprawia, że jest bardzo mocny, odporny na wiatr, ma dobry sygnał i dzięki temu nie stracimy go tak łatwo, jak wielu użytkowników traciło jedynki. To, o czym chciałem jeszcze powiedzieć, jeżeli chcecie czegoś więcej, jesteście zainteresowani tym produktem, mam warsztat online'owy dotyczący użytkowania Mini 2 od A do Z i w ciągu tego tygodnia będę mówił na pewno też trochę więcej na ten temat, ale warsztat pokazuje nam krok po kroku od rozpakowania drona, aż po prace kreatywne, wszystkie ciekawostki, aplikacje, tak żebyście mogli podczas tych wakacji skorzystać, nie tracić czasu na własne doświadczenia, nie rozbić tego drona i cieszyć się w pełni ujęciami wakacyjnymi. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych epizodach. Już jutro następny odcinek. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i trzymam za Was kciuki. Cześć!